Cześć, witam was wszystkich bardzo gorąco. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować grę Stone Health. i jest to gra, która aktualnie jest w fazie zamkniętej alfy. To znaczy macie do niej dostęp tylko wtedy, kiedy albo jak ja poprosicie twórców o dostęp, albo na przykład jesteście zwykłym graczem, który już wie, że ta gra mu się spodoba i możecie wykupić za chyba 15 dolarów dostęp do tej gry. E, Okej, okay, więc e, zaczynamy. Wybieramy nasze miejsce, gdzie chcemy się osadzić, powiedzmy, wybierzemy to miejsce, i w tym momencie nam się generuje świat. Ta gra jest troszeczkę taka. Niektórzy mówią, że ona przypomina Minecrafta, chociaż tutaj nie ma zbyt wiele prawdy, ponieważ ona w ogóle jest całkowicie inną grą. Przede wszystkim to jest strategia, a Minecraft strategiczną grą nie jest. Natomiast faktycznie świat oraz postacie mogą troszeczkę przypominać te z Minecrafta, gdyż jednak tutaj są wszechobecne struktury kwadratowe, więc tutaj generalnie najważniejszym, najważniejszym najważniejszą budowlą jest właśnie kwadrat. Ok, tutaj oczywiście mamy samo uczek. W miejscu musimy odpowiednim dać baner. Tam gdzie damy baner tam gdzie damy baner automatycznie pojawi nam się osada. W tym miejscu będziemy się nazywać na przykład Sosnowiec. Nazwiemy naszą osadę Sosnowiec. ok no, i w tym momencie mamy tutaj początkową grupkę ludzi. To są mieszkańcy, ich jest chyba szóstka, i teraz każdy z tych mieszkańców na początku jest zwykłym tragarzem, zwykłym robotnikiem, który może zrobić wszystko, począwszy od zbierania drewna, kamieni, łupania, zbierania. No, praktycznie możemy im zadać wszystko, tak? Czyli niech zbierają tutaj wszystko, niech zrobią nam porządek, niech zrobią nam miejsce, aby można było tu się zbudować. Ale jak w każdej osadzie, zwykły tragarz nie wystarczy. Mogą też e, napotkać nas różne nieprzyjemności i są na przykład tutaj zło, wrogie gobliny, które nam będą kraść to, co my będziemy zbierać. Dlatego też e, jednego powiedzmy z nich mianujemy nietraperem. A, wojownikiem to zaraz go mianujemy, ponieważ aby mianować kogoś na wojownika, musimy posiadać miecz. Ale oni teraz stoją. Dlaczego oni stoją? Oni zebrali wszystkie surowce, ale oni ich nie mają gdzie kłaść. Dlatego też my musimy dać im miejsce, w którym będą mogli kłaść te surowce. I oczywiście tutaj możemy sobie dostosować, co mają w tych, co w tym picie mają tutaj przeowywać. My zaznaczamy, że wszystko i oni teraz będą nam wszystko tutaj ładnie segregować. E, wracając do tematu mianowania, mianowicie tutaj mamy spis ludzi, i teraz bierzemy jednego z nich e, i damy mu jakąś pracę. Carpenter jest to osoba, która będzie nam kraftować wszystko: od zwykłego świecznika po drzwi, do domku, wszelkiego rodzaju narzędzia, miecze i tak dalej. Więc ktoś musi tym być. Drugą osobą będzie łowca. Łowca będzie rozstawiał pułapki w miejscu, którym wskażemy i on będzie je co jakiś czas obserwował, czy tam się coś złapało. Jeżeli się złapał powiedzmy lisek, czy złapało się jakiś może shop pracz, no to on e, prawdopodobnie go spróbuje oswoić i wtedy on będzie nam rusł. Albo też e, jeżeli złapie jakąś zwierzynę, to będzie jedzonko. OK, weźmiemy sobie łowcę. Jak widzicie, pory dnia i nocy są tutaj oczywiście. Eee, tak wygląda to po oddaleniu. Także świat jest generowany na bieżąco, jeżeli będziemy się odpowiednio tutaj przesuwać kursorem. Bardzo, bardzo mi się podoba moment, kiedy tutaj zapada zmierzch, ponieważ jest taka bardzo ładna klimatyczna muzyczka. Eee, świerszczyki grają tak na spokojnie. Tutaj widzicie, ktoś próbuje rozpalić ogień. Pięknie się to udało. No i jak widzicie nasz, nasze miejsce, składowisko Nasze e, już się powoli zapełnia Dobra, idziemy dalej Więc mamy tutaj już teraz łowcę Ale myśmy łowcy nie wskazali miejsca W którym ma e, Zbierać, znaczy zbierać, rozstawiać pułapeczki Z tego co widziałem To tutaj w lasach Powiedzmy, że to będzie jego teren Niech taki, za dużego terenu mu nie damy Okej, okay. taki ten Teren I tutaj będzie za chwileczkę rozstawiał. Dodatkowo, dobrze by było, aby już carpenter. Czy mamy carpentera? Tak. Carpenter musi sobie zbudować swój stolik. Stolik, w którym będzie odpowiednio tutaj e, wszystko budował. I on już tutaj niesie kawałek drewna, jak widzicie. Jak widzicie, te postacie, no faktycznie są kwadratowe, ale nie są Minecraftowe do końca, ponieważ no są zbudowane z takich malutkich e, kwadracików, ale są zdecydowanie, moim zdaniem. Ładniej wykonane. E, ok, i teraz tak. Carpenter. Dobrze by było, jakby od razu nam zrobił najważniejszą rzecz, czyli Farmer's Hoe. Farmer's Hoe to jest, jak to się mówi, kopaczka. Chyba tak. Motyka, kopaczka. W każdym razie, dzięki temu narzędziu będzie mógł, e, będę mógł mianować dwie osoby na farmerów. Które to będą na przykład mogły mi zasiać kukurydzę, zasadzić buraki. Także będzie naprawdę fajnie, bo już będzie jedzonko. Ok, bierzemy teraz jedno to narzędzie. Eee, dlaczego? Aha, już wszystko wiem. Więc teraz tak. Weźmiemy powiedzmy miejsce to. Zrobimy, żeby sadzili. Uwaga, tutaj będzie kukurydza. A tutaj powiedzmy będzie. E, tutaj będą buraki. No i teraz w tym momencie bierzemy. Naszą kopaczkę albo inaczej, weźmiemy po prostu jakąś jedną osobę, mierzymy na farmera i dzięki temu. O, jeszcze mamy drugą kopaczkę, dlatego też zrobimy drugiego farmera, żeby tutaj szybciej to szło. Wszystko, jak widzicie, w momencie, kiedy oni biorą tutaj, następuje takie mianowanie. No i pyk, pięknie. Oni się cieszą, to jest dla nich jak pasowanie na rycerza, więc yy, wszystko pięknie tutaj się udaje. Oni odpoczywają, ponieważ ja im nie zadałem pracy. Jak widzicie, pułapki są już rozstawione tutaj. O! I w tym momencie się lisek ładnie złapał w pułapeczkę. Ehm, nie, Rakun. Rakun to jest chyba shop. Znaczy, to jest shop, mi się tak zdaje. Możecie mnie poprawić w komentarzach, jeżeli nie mam racji. Ehm, oni sobie tutaj ładnie odpoczywają, ale hola hola. Nie można zbyt długo odpoczywać, ale mogę zlecić mojemu na przykład karpenterowi. E, Kurczę, nie umiem znaleźć karpenter. Carpenter w języku polskim, jak można to. Rzemieślnik? E, majster? Majster, może tak? Dobra, no to majster. Wejdź tutaj, zrób stolik do jedzonka. Zrób też łóżka. Pamiętajcie, łóżeczka są potrzebne. W przeciwnym wypadku wasi osadnicy będą po prostu zasypiać wszędzie: podczas pracy, podczas ucieczki, przed jakimiś e, problemami. No i jakąś ławeczkę zrobimy. E, a, jeszcze krzesełka. Oczywiście tutaj oni muszą też jeść. Jak będą głodni, nie będą pracować. Z kolei, jak będą jeść e, gdzieś, jak to się mówi. Przy ognisku, na kolanie, no to wtedy, jak będą po prostu siadać i jedli, to te jedzenie dłużej czasu im zajmie. Jeżeli im sprawimy tutaj fajne miejsce, czyli stolik, krzesełka, oni wtedy szybciej, ładniej się zregenerują i wtedy będą mogli powrócić do swoich obowiązków. Ok, zrobimy tutaj ładne miejsce im do siedzenia. Tutaj zrobimy, żeby jeden gościu ten, oni już ładnie zasiali, ale jak już to zasiali, no to kurde, nie mają roboty, dlatego też. Zrobimy coś takiego. Zrobimy jeszcze jedno miejsce i z tego co wiem to jest Silk Dzięki temu będziemy mogli mieli, będziemy mogli mieć mm, w przyszłości materiał. Silk to jest jedwab chyba, co? Czy to jest to, są, to, jest, to jest uprawa jedwab? Nie, Baweł albo baweł. chyba jedwab. Okej, okay, to już mamy tutaj wszystko, i łóżeczka. Łóżeczka oczywiście trzeba w odpowiednim miejscu tutaj postawić. Ktoś się teraz zajął tymi łóżeczkami. Aha, taka informacja. Oczywiście można przyspieszać ich ruchy, dlatego też na przykład to zrobimy teraz, żeby Wam pokazać. Można przyspieszyć ruchy, oni wtedy szybciej tutaj gdzieś się ruszają. E, pamiętajcie, jeżeli na przykład macie tą grę i już nie wiecie co zrobić, kiedy oni wszyscy stoją i się nie ruszają, zawsze im dajcie do roboty. Zbieranie, powiedzmy, surowców. Wtedy to jest jakieś zajęcie na parę chwil, a zawsze w waszym, jak to się mówi, w waszym magazynie, zawsze przybędzie wam najważniejszych materiałów. Jak widzicie, łóżeczka są już tutaj eksploatowane, czyli tutaj pięknie się wysypiają. Pamiętajcie, jeżeli oni śpią na łóżkach, wtedy robią to szybciej. szybciej się wyśpią na dłużej. Jeżeli będą spali na ziemi, to będą czasami pół dnia spali, więc wasza budowa. A właśnie, a propos budowy Teraz zaczniemy sobie budować pierwszy domek. Zobaczcie, budowanie domku jest naprawdę bardzo łatwe. Wybieramy pierwsze miejsce, w którym ma być na przykład podłoga, i każemy im już ją budować. W momencie, kiedy oni budują, nie ma problemu. Możemy, możemy kazać im na przykład zbudować ściany. Są dwa rodzaje ścian na razie. No i powiedzmy, ściany będą w ten sposób. Budujcie ściany. Jak zobaczycie za chwileczkę, budowanie ścian jest naprawdę fajne i realistyczne, ponieważ oni, zanim przystąpią do budowania ścian, rozstawiają. Rusztowania, tak, rozstawiałem Zapomniałem tego słowa, rusztowania Okej, okay, teraz najważniejszy jest też dach Żeby im po prostu tutaj do domku nie leciało Na głowę No i możemy dach O tyle fajne jest w dachu Że możemy bezproblemowo sobie tutaj ustawiać Jak to ma wyglądać Zobaczcie Dach ma mieć odpowiednio tyle Tyle wysokości, tyle szerokości Może być płaski, może być wysoki Także zrobimy sobie powiedzmy taki dach no, moim zdaniem taki dach będzie spoko. No i też budowanie dachu. Let's go. Tutaj są dodatkowe rzeczy, takie jak na przykład dziury na okna i dziury na drzwi, ale nie musicie tego robić, ponieważ po prostu gdy skraftujecie drzwi i wstawicie je, automatycznie ta dziura powstanie. Ok, więc tutaj nie potrzebujemy. No i oni teraz tutaj pięknie budują, jak widzicie jeden pracownik nie wytrzymał, no prawdopodobnie piłeś zenek. Zenek chyba pił w robocie, więc już teraz tutaj się położył. Ale słuchajcie, nie możecie tak oceniać jak ja, bo na przykład możecie powiedzieć, że Zenek piła, a może on jest chory, ma cukrzycę i spadł mu cukier. Jak widzicie, pracownicy kiedy są głodni, muszą też coś zjeść. To jest prawdopodobnie mięsko. Aha, czyli on upolował i Liska, i Szopa. I zrobił kotlety z nich, więc spoko. Jak widzicie, tutaj są kolejne pułapeczki, oni mogą sobie bez problemu. Zbierać te rzeczy. No i jak to jest z tymi roślinkami? Z roślinkami jest tak, że one rosną długo. Chociaż nie wszystkie. Kukurydza rośnie najdłużej, a buraczki, na przykład ten circuit rośnie. O jak widzicie, nastąpiła teraz kolejna faza. One jeszcze nie są do zebrania, ponieważ zbiory są dostępne dopiero po e, jakiejś tam fazie. Na przykład e, kukurydza ma tych faz chyba 3 albo 4. Buraczki natomiast dwie. Tak samo te silkydy. Domek już się ładnie, szybko, ciutko buduje, jak widzicie w normalnej prędkości jest to dużo, dużo wolniejsze. Jak na razie, ponieważ uprzedzam Wasze pytania, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu materiału, no to ta gra nie jest multiplayer i szczerze mówiąc nie interesowałem się, czy będzie multiplayer w tej grze, ale wątpię, żeby ona była single, bo takich gier po prostu do single playera się nie robi. Zdecydowanie mi się zdaje, że to będzie multi w przyszłości, na razie oni robią to w fazie... Singla. Ok, e, co jeszcze można zrobić aktualnie? Możemy na przykład wszystkich ich zaprosić do mobilizacji bojowej. W momencie, kiedy nas e, powiedzmy jakiś zły goblin zaatakuje, to wtedy wszyscy są rycerzami. Co prawda wiadomo, taki rycerz nie jest, e, nie jest zbyt dobry. Prawdziwy rycerz ma zdecydowanie więcej ataku i więcej wytrzymałości. Oni po prostu będą bili, nie wiem, rączkami, jakimiś kopaczkami, e, młotkami. A właśnie, a propos mianowania na rycerza, już Wam teraz pokażę. Weźmiemy Carpentera i wykonamy na przykład sobie jeden mieczyk, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Więc Carpenter. O, jest goblin i proszę Państwa, teraz bierzemy ich. Mobilizacja bojowa i goblin nam chce ukraść coś. Zobaczcie. Jest taki zły goblin. O, proszę zobaczyć. Jest atak. Zaatakowali go i teraz wracajcie do pracy. Kurczę, już myślałem, że na tym materiale wam tego nie pokażę, ale jednak się udało. Ok, tak to wygląda. Eee, co jeszcze chciałem powiedzieć? A, jeszcze chciałem powiedzieć o mianowaniu na rycerza. Otóż co? Carpenter właśnie w tym momencie chyba kraftuje. Czy on jeszcze po coś poszedł? Dobra, przyspieszymy troszeczkę. Tak, on potrzebuje chyba dwa bloki drewna i on teraz pięknie tutaj. Zrobił mieczyk, i ja już wam pokazuję, jak to wygląda. Czyli ja chcę kogoś nominować. Chyba są wszyscy zajęci w tym momencie. Eee, worker. Ok. Chcemy, aby ta osoba była takim prawilnym rycerzem. I zobaczcie, jak to będzie wyglądać. Ona zaraz podejdzie do tego. Chyba, że jest zajęta. Chyba, że buduje domek. Tak wygląda. O! A nie, to jest dziewczynka. Będzie zobaczcie. Ona już w tym momencie stała się e, rycerzem. Nie ma takiego chyba słowa jak rycerka. No i domek jest zrobiony, jak widzicie. Na razie nie można do niego wejść, ponieważ ma zastawione wszelkie ściany. Ale jeszcze tak na koniec Wam tylko pokażę, że można faktycznie dostać się do środka. Czyli robimy powiedzmy e, okna, to są okna, wiadomo. Ale zrobimy. No, zrobimy cztery okna. 7 okien teraz zrobiłem No i oni teraz niektórzy idą spać Niektórzy tutaj walczą Jak widzicie, o kurcze Buraczki zostały chyba zebrane I zostały zebrane Do koszyczków I zasiane nowe O, oni teraz odpoczywają Carpenter nie wiem czy będzie się bawił Tak, będzie się bawił Ponieważ niesie kawałek drewna I ja wam zaraz pokażę jak to będzie wyglądać Czyli on chyba wykonał drzwi I już teraz jak wykonał drzwi to możemy bez problemu. Tylko jak to wygląda tutaj. Jak to się robiło? Eee. Tak. I tak. I na przykład ja chcę, żeby drzwi były tutaj. O, ja tylko tu źle zrobiłem, bo, będą, bo będzie taka drabinka, żeby wejść, ale okej. Okay. No ale drzwi są. No i widzicie, że to nie jest nic trudnego. Także tak wygląda Stonehearth. Nie mylić z Hearthstone'em od Blizzarda, to jest Stonehearth. Gra strategiczna. Moim zdaniem bardzo przyjemna. Jeżeli ktoś jest zainteresowany kupnem tej produkcji i graniem, no to tak jak mówię, 15 dolarów kosztuje, ale chyba niestety wersja, kiedy dopiero ta gra wyjdzie, aktualna wersja, czyli Alfa z dostępem do Alfy, kosztuje chyba 30 dolarów. Wiem, to jest dużo. Jeżeli pytacie się, skąd ja mam tą grę, to otrzymałem od twórców. Zwróciłem się do nich, powiedziałem, że jestem YouTuberem i streamerem, chcę pokazać tą grę moim widzom. No, i teraz ją wam pokazuję. Mam nadzieję, że się cieszycie z tego powodu, bo ja się bardzo cieszę, że mogę wam to nagrać. Trzymajcie się gorąco to był Stone Herf i moje miasteczko, które już niebawem będzie, mam nadzieję, rosło w siłę. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Dajcie łapkę. Cześć.